Rozdział 16. Amulet. Kiedy Chotu oprowadzał Tewirem po swoim kraju, Nebu wraz z Chawą, żoną wodza, zeszły z gór i przysiadły na brzegu u ujścia rzeki. Jak ma na imię? Spytała Chawa, patrząc z radością na dziecko. Dziewczynka ssała pierś z głośnym laskaniem. Irutea, odpowiedziała szczęśliwa matka. Kiedy dziewczynka najadła się do sytości, odchyliła główkę i zasnęła. Wtedy matka przycisnęła jej ciałko do piersi i pogłaskała dłonią po plecach. Mała Irutea czknęła bąblem powietrza. Wybuchnęły głośnym śmiechem. Teraz noworodek będzie dobrze spał, bez groźby zachłyśnięcia się pokarmem. Chawa niespodziewanie wyłożyła przed Nebu swój dar. Co to jest? Zdziwiła się młoda matka. To jest zasuszony płód psa, aby Irutea była płodna i urodziła wielu potomków. A to jest pazur czarnego nawałnika, oceanicznego ptaka, który szybuje nad bezkresem wody, zawsze odnajdując wyspę. Trzecim darem jest ząb kaszalota, aby twoje dziecko miało kości twarde do późnej starości i żyło tyle, ile on, to znaczy 200 lat. To mówiąc, złożyła z powrotem dary do woreczka ze skóry rekina i zaciągnęła rzemyk. Nebu przytknęła talizmany do rączek śpiącej dziewczynki. Dziękuję, odrzekła i ukłoniła się. Z trudem powstrzymała łzy, myśląc o swoim dziecku, na które czekają trudy życia. Po drugiej stronie rzeki dał się zauważyć jakiś ruch. To ludzie z wioski podeszli pod pandany, wypatrując owoców w ich koronach. Byli głośni i weseli. Mężczyzn rozsadzała chęć popisywania się przed kobietami, bo gdy któryś dojrzał owoc ukryty w listowiu, natychmiast spinał się na drzewo, a za nim ruszała reszta młodzieńców. Pandan jest dla nas błogosławieństwem. Dobrze mu na wszystkich wyspach ciepłego, szerokiego oceanu, powiedziała Chawa. Na mojej wyspie też rośnie, pochwaliła się Nebu. Od lat wyrabiamy z jego liści maty, wyplatamy kosze i żagle, kryjemy strzechy naszych domów. Bóg lasów Tane rozsypał nasiona na oceanie, a ten zaniósł je na wybrzeża, aby ludzie mieli z tego pożytek. Chawa wstała i podniosła do góry prawą rękę. Dostrzeżono ją z drugiego brzegu i jeden z młodzieńców, brnąc po pas w wodzie, przyniósł jej owoc. Uklęknął obok i na niewielkiej macie zabrał się za krojenie. Bazaltowym nożem oddzielił zewnętrzną twardą warstwę, gdzie znajdowały się nasiona i kładąc go na liściu, wydzielił jadalny miąższ. Raz po raz uderza płasko w niego nożem i owoc rozpadł się na soczyste kliny. Kobiety ochoczo sięgnęły po jadło. Gdy zaspokoiły głód, podziękowały mężczyźnie, a on oddalił się w pokłonie i wrócił na drugi brzeg. Widzę, że wielu młodzieńców chodzi po tej ziemi, powiedziała Nebu. Tak, wielu, ale za mało, aby obronić się przed wojownikami Tiaki, którzy wiele razy nas atakowali przez góry albo od strony morza, powiedziała w zamyśleniu. Nebu zauważyła w twarzy żony wodza zmianę. Jej rysy wyostrzyły się, wzrok stał się zimny. Walczymy u boku mężczyzn i ty będziesz musiała nauczyć się bronić tego skrawka ziemi przed hordą kapłana. Ja potrafię się bić, żachnęła się Nebu. Potrafię zadać cios maczugą i cisnąć włócznią. Ale nie umiesz celować procą, krzyknęła prawie, lecz nagle, gdy usłyszała kwilenie, jej wzrok padł na dziecko i zmieniła ton. Zanim weźmiesz do ręki broń, musisz odchować Iruteę. Chawa poczekała, aż Nebu nakarmi ponownie dziecko i gdy się upewniła, że mała śpi, stała i ruszyła w stronę zielonego zagonu batatów. Nebu poszła za nią, tuląc do piersi dziewczynkę. Jedzenia mamy pod dostatkiem. Słodkie bataty dobrze rosną w żyznej, wulkanicznej ziemi, powiedziała, schylając się nad rośliną. Ale robaki mają z nich najwięcej pożytku, bo nas jest wciąż za mało, aby wszystko zjeść. Przy pomocy niewielkiego ciosła wygrzebała z ziemi krwisto-czerwoną bulwę i odcięła ją od korzenia. Spójrz, jest tak wielka jak twoje dziecko, zaśmiała się. U nas rosły mniejsze, zdziwiła się Nebu. Chawa wturlała bulwę słodkiego ziemniaka na ścieżkę. Ja tego nie będę dźwigała, przyślę kogoś ze służby.
Ruszyły w drogę powrotną i opodal bagien natknęły się na tace z liści, na których leżały wystawione do słońca, obrane ze skóry czerwone bulwy. Siedziała przy nich dziewczyna zbierająca sok. To są gorzkie bataty, wyjaśniła Chawa. Nawet robaki ich nie chcą jeść, ale słońce wyciśnie z nich truciznę i nadają się do spożycia. Dziewczyna podała im w czarkach z orzecha kokosowego ów sok. Nie jest gorzki, zachęciła. Ugasiły pragnienie i ruszyły dalej. Chawo, ty kochasz tę ziemię, rzekła szeptem Nebu. Żona wodza zatrzymała się. Na jej twarzy malował się smutek. Spojrzała w stronę morza. Moi rodzice cierpieli głód. Ty nie wiesz, co wkłada się do ust, gdy nie ma co jeść. Na wyspach i na atolach, gdzie brak takiej ziemi, je się wszystko, co wyrasta z gleby i łowi się każdą muszlę przywleczoną na płycizny przez fale. Wtedy plemiona się nie rozradzają i powoli, co do ostatniego człowieka, wymierają. Ale przecież można wypłynąć w morze. Tak, zawsze to ostatni ratunek i nadzieja na spotkanie żyznej ziemi. Tak zrobili moi przodkowie, powiedziała i nagle uśmiechnęła się. Otrząsnęła się ze złych wspomnień. Pokażę ci jeszcze wielki zagon hibiskusów. Lecz zanim tam dotarli, musieli przedostać się przez rozległe błota, stąpając ostrożnie po kłodach wyłożonych na dużej przestrzeni trzęsawiska starej rzeki. Tam Chawa pochwaliła się kolejnym dobrodziejstwem natury – taro, bagienną uprawą jadalnej bulwy, której sercowate liście sięgały ponad ich głowy. Natknęły się tam na kobiety, które stojąc po pas w bagnie, wycinały z korzeni długie i grube bulwy taro. Słyszały długo i radosny śpiew, nawet gdy znalazły się na drodze prowadzącej w góry. Przysiadły zmęczone pod skałą, wpatrzyły się w śpiącą Iruteę. Chawo, jesteś ode mnie dużo starsza, dlaczego nie masz dzieci? Boję się. Nebu objęła ją ramieniem, szepnęła do ucha. Czego się boisz? Tego, że mogę urodzić dziecko bez oddechu. Ale przecież żyjesz tutaj, nie tam, w krainie Tiaki. Tu ci nic nie grozi, zapewniła ją. Chawa jednak pokręciła z niedowierzaniem głową. Dopóki na tej wyspie żyje religia Tiaki, będę zawsze się bała. W oczach pani tej krainy zagościł lęk. Głęboko zamyślona skurczyła się, obejmując rękoma kolana. Wpatrzyła się w daleki ocean. Od wielu lat namawiam Chotu na opuszczenie wyspy. A on mi to obiecuje, lecz ja wiem, że nie chcę opuścić ojca.